Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj opowiem wam, co dokładnie będzie się działo podczas eventu wielkanocnego, jak będzie działał ten nowy event, czyli poszukiwania pisanek i oczywiście o co w nim chodzi, bo dużo wątpliwości było ostatnio, niektórzy nie wiedzieli, czy na przykład będzie można złapać pety, na które nie spełniamy wymagań albo coś w tym stylu, więc dzisiaj już znamy wszystkie odpowiedzi na te pytania, opowiem wam o tym wszystkim. Na koniec odcinka podam wam jeszcze kodzik, który został tak jakby stworzony na potrzeby Discorda, czyli tej tawerny shakesowej semi-oficjalnej z okazji 3 lat tego Discorda, bo obchodził ostatnio swoje 3 urodziny i mamy kodzik dla każdego, który jest naprawdę ciekawy. Nie nagrywałem jeszcze o nim, może już wiedzieliście, a może nie, więc dzisiaj wam na koniec odcinka o nim powiem. No i oczywiście przedstawię, jak tutaj w miarę się przygotować do tych wydarzeń, chociaż raczej nie jest to nic skomplikowanego. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli podobają wam się takie newsy i szybkie wyjaśnienia. Oprócz tego piszcie komentarze, co sądzicie o tych eventach, czy wam się podoba, czy też nie, jak to w waszym odczuciu wygląda generalnie. No i kto jeszcze nie subskrybuje z dzwonem, niech oczywiście to zrobi. Druga sprawa, Instagram, Discord i Twitch, wszystkie linki macie w przypiętym komentarzu i opisie, więc zachęcam do używania, do korzystania i do followowania. I kolejna sprawa to oczywiście mój kodzik, który macie tutaj nad kamerką, Neutral podłoga Aster, macie go też tutaj, jeżeli jeszcze nie użyliście, to macie czas do 17 kwietnia, jedyny wymóg to 50 level minimum, jeżeli macie większy niż 50 to i jeszcze nie używaliście, to oczywiście używajcie, zachęcam serdecznie. No i okej, możemy zaczynać, przetłumaczyłem tu sobie oczywiście wiadomość angielską, żeby w miarę wiedzieć, o co chodzi dokładnie, żeby was żadnego błędu, żaden błąd nie wprowadzić, ale może zacznijmy od tego, jakie eventy będą. Eventy będą trwały oczywiście od z piątku do poniedziałku, 4 dni zamiast 3, co jest jakby wiadome, no bo mamy Wielkanoc. No i teraz tak, mamy szalone grzybowe żniwa, czyli promocja na grzybki i tam większa szansa na drop grzybków z misji. Mamy poszukiwania pisanek, do czego zaraz przejdę. Mamy tango w twierdzy, to wszyscy wiedzą. Weekend Expa, wiadomo, w sensie event expa bardziej, pięknych piasków czasu czas, czyli krepsydry, kocioł w kuźni, czyli po prostu 15 rozmontowań i tak dalej, sterylne sedesy, no to wiadomo, dostajemy więcej many za wrzucenie wszystkiego tutaj do kibla, no i jeszcze mamy zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny, czyli to, co było tydzień temu, bardzo fajne moim zdaniem eventy, bardzo fajne połączenie, mamy ten event expa, brakuje tylko chyba eventu golda, no ale on był tydzień temu, więc można wybaczyć, powiedzmy. Zwierzaczki mamy znowu już drugi tydzień rzędu, ja strasznie lubię ten event, bo jest bardzo satysfakcjonujący, tak więc powiem wam, że jest naprawdę, naprawdę ok. Więc takie będą eventy. No i teraz najważniejsze rzeczy, to już mamy, co będzie za tydzień, nas bardzo nie obchodzi, bo to już będzie taki zwykły event. No i ok, o co chodzi z tym poszukiwaniem pisanek? Po pierwsze, poszukiwanie pisanek to zupełnie nowe wydarzenie. Odwiedź barmana i wykonuj zadania, aby zostać nagrodzonym jajkami zwierząt, których jeszcze nie masz, oraz owocami. Musisz odebrać nagrody, gdy wydarzenie jest jeszcze aktywne. I tu bardzo ważna uwaga, możesz grać w poszukiwanie pisanek oraz w legendarny loch do poniedziałku wielkanocnego włącznie i jest to, z tego co widzę, do godziny 16. Tu się jeszcze upewnię, bo jest to tak dziwnie napisane, szczerze mówiąc. Poczekajcie sekundkę, tu wejdziemy sobie. A nie, okej, okay, nieważne. Jeżeli chodzi o to poszukiwanie pisanek, to możecie grać do poniedziałku, czyli tak jak inne eventy. Natomiast legendarny log będzie otwarty, to co już pewnie wiecie, do poniedziałku, ale do godziny 16. Więc tu musicie brać na to poprawkę. No i teraz bardzo istotne jest to, że te nagrody musicie pamiętać, żeby odebrać, czyli w ten poniedziałek, jak już zrobicie zadania, podejrzewam, że to będzie na zasadzie tego eventu letniego, za który tam, on był chyba na początku W50, gdzie również robiliśmy zadania i na koniec dostawaliśmy legendarny gem, podejrzewam, że to będzie coś tego typu i zakładam, że kto ma wszystkie pety już odblokowane, to dostanie po prostu owoce, a jak ktoś jeszcze jakiś nie ma, to dostanie te jajka. Bardzo istotna sprawa, możemy zdobyć wszystkie pety, jakie tylko mamy odblokowane. Czyli tutaj oczywiście poczekajcie, na przykład na tym koncie nie będę czegoś miał, na przykład o, mogłbym zdobyć tutaj zawiszawsze, to jest bardzo ciekawe, zakładam, że to będzie losowe, że będzie losowo leciało ludziom, więc znowu kwestia taka, że po prostu no niektórzy zdobędą zawiszawsze, no to będą na tym serwerze bardzo szczęśliwi, a ja na przykład bym zdobył kremuchówkę, także to taka ciekawostka, te w ogóle polskie nazwy są dziwne, ale okej.
I po prostu nawet jeżeli załóżmy tutaj mamy Triceracloca, do którego żeby go złapać musimy mieć 20 kopalnię, to z tego eventu jajo Triceracloca również możemy dostać. To taka ciekawostka, więc wszystkie tak naprawdę pety mogą nam wydropić i nieważne są wymagania. Jedyny wymóg to jest to, że musimy je mieć odblokowane, czyli tak jak widzicie tutaj wyszarzone. Także to odnośnie tego eventu, czyli po prostu robimy zadania u karczmarza, tak jak podejrzewam w event letni. Ja tam nagrywałem z eventu letniego, jak ktoś się cofnie to znajdzie, to było na W50, tak jak mówię, i po prostu w poniedziałek będziemy mogli odebrać te nagrody. Tak jak mówię, zakładam, że owoce są dla tych, którzy już wszystkie pety złapane mają. No i okej, jeżeli chodzi o ten event, no to tyle. Kolejna sprawa to tak jak mówię, loch legendarny jest do poniedziałku, ale tylko do 16, też o tym pamiętajcie, jeżeli komuś tam mało braknie czy coś, to żeby przed 16 zdążył na pewno. Kolejna sprawa to jest to, że będziemy mogli przez te 4 dni od piątku do poniedziałku znaleźć sobie peta wielkanocnego. Pet wielkanocny to jest tutaj ten wydrzew, można go znaleźć święta wielkanocne w Maerwyn, jego można złapać tak jak mówię tylko od piątku do poniedziałku, więc pamiętajcie o tym. No i kolejna rzecz, do 20 kwietnia włącznie można znaleźć epiki wielkanocne, więc jak ktoś jeszcze ich nie znalazł albo nie do klaserka sobie nie ogarnął, to pamiętajcie o tym, bo po prostu chociaż one pewnie zostaną na serwerze zawsze tam u kogoś, no ale do 20 kwietnia one dropią, do 20 kwietnia je można znaleźć, więc również o tym pamiętajcie. No i okej, to w zasadzie tyle, taka tajemnica tego eventu, ciekawa sprawa moim zdaniem, zobaczymy jakie będą te zadania. No i tutaj mówię, liczę, że po prostu nie będzie to strasznie przesadzone. Fajnie jakby każdy na serwerze dostał to samo jajo, tak szczerze, wtedy by to było oczywiście najbardziej fair, że tak powiem, no ale różnym ludziom pewnie różnych petów brakuje i tak dalej, więc raczej zgaduję, że to będzie losowe. Jak to będzie wyglądać, to jeszcze może wam pokażę jakoś w piątek czy coś, zobaczymy. W każdym razie no to nie jest istotne. No i dobra, tyle na koniec oczywiście, bo wszystkie informacje jakie miałem wam powiedziałem, na koniec oczywiście ten kodzik. Kod może użyć każdy na każdym serwerze i z tego co się orientuję, nie ma tam jakiegoś levela wymaganego, ewentualnie jest 10. No ale 10 level to wiadomo ma raczej każdy. Co dostajecie z tego kodziku? 50 szczęśliwych monet, 50 klepsydr, 25 grzybków i darmowego epika. Powiem wam, że naprawdę fajny deal, naprawdę mi się podoba. No i standardowo kodzik, wchodzicie sobie tutaj, to już jak pewnie wiecie, wchodzicie w gratis i kod jest taki: Discord Anniversary przez V i trójeczka na końcu. Możecie teraz zastopować, przepisać co chcecie. No i jak klikniecie daj mi bonus, no to oczywiście ja już go używałem, bo on już jest znany od paru dni, no ale dostaniecie właśnie takie nagrody z okazji trzylecia, że tak powiem, Discorda Tawerny, więc to na pewno fajne. Nie nagrywałem jeszcze o tym, więc kto nie wie, ten może sobie wpisać. Kolejna sprawa to jest rozkład jazdy, dlatego że dzisiaj miał być inny odcinek, ale z okazji tej Wielkanocy stwierdziłem, że nagram to. Po pierwsze co miało dzisiaj wlecieć, a wleci jutro, to są awatary zwycięzców ze Speed Servera. Już wiemy jak one wyglądają, mam już te awatary u siebie w folderku, nagrałem wam z nich odcinek, więc to wleci. Jeżeli chodzi o odcinek w takim wypadku, to będzie jutro, czyli w czwartek. W piątek wleci wam ranik z legendarnego lochu, gdzie udało nam się zdobyć prawie najlepsze combo tych runek, tych klejnotów, więc to myślę, że też ciekawe. No i w takim wypadku w sobotę wleci jeszcze odcinek moja shakesowa rutyna. Ktoś dał taki pomysł, również to nagrałem, to już jest wszystko wrzucone i zaplanowane, tak więc tak to będzie wyglądało do soboty i potem zrobimy sobie jakąś przerwę z odcinkami, dlatego że po prostu no już raczej będzie ciężko, nie? W sensie, no już potem będą święta i tak dalej, więc przerwa będzie ok, a naprawdę dużo odcinków dostaniecie teraz, więc będziecie mieli czas, żeby je sobie nadrobić. Także to wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj o 16 jednak ten film z awatarami się nie pojawi, tylko go przerzucę na jutro. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam o tym kodziku Discord Anniversary 3, możecie w tym momencie sobie przepisać. Event z petami mamy objaśniony, więc jest naprawdę ciekawy. Naprawdę, no troszeczkę to zaburzy, nie? Że będzie można dostać na przykład, nie wiem, nie ukończymy jeszcze portalu, a już będziemy mogli mieć tego peta czy coś. Troszkę to zaburzy, jak jeszcze będzie losowo, to niektórzy pewnie przez los zostaną uhonorowani, niektórzy nie, ale tak to w tej gierce niestety jest. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o subowaniu z dzwoneczkiem, piszcie komentarze, co wy o tym sądzicie, możecie wbijać na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki w przypiętym komentarzu i opisie i oczywiście oprócz tego kodu discordowego pamiętajcie o używaniu mojego. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!